Końcówka wakacji, były wielkie plany, a skończyło się na piciu wódki u szczura na kwadracie. Czyli to, co zawsze robimy w ferie. Wakacje, majówkę, Hanukę, Boże Ciało i weekendy. Nic nowego, nic ciekawego. Dość, pomyślałem. I wpadłem na elegancki pomysł. Polecę se do Egiptu na gapę. Borys kiedyś do Iraku poleciał na wakacje ze starymi. Też na gapę lecieli. Cwaniaki cuchnące. No ale Borys gadał, że jest parę sposobów na dostanie się tam. Pierwszy najlepszy to po prostu enta do bagaży i w największej walizce siedzieć. Niestety po akcji z pewnym pijakiem teraz sprawdzają bagaże. Inny pomysł to przebrać się za stewardesa albo członka Ku Klux Klan i lecieć niezauważonym. Ja miałem jednak inny i bardziej oryginalny pomysł, ale to później. Wstałem rano, zesrałem się w gacie. Zażyłem herę, zjadłem kanapkę. Wziąłem sprzęt i ruszyłem w stronę lotniska. Kieszonkowa drabina. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby kupić ten badziew. Może bardzo rozsądne ceny na Allegro. Doszedłem do mojego samolotu. Całe szczęście miałem kolejny gadżet z Allegro w swoim ekwipunku. Krzesło przylepne. Przylepię je do skrzydła czy kajś tam i polecę jako dodatkowy pasażer. Problem był taki, że ten klej wyschnął, jak kurier te krzesło dowoził. Pierdolony grat. Zostawiłem krzesło przy samolocie i wróciłem do chałupy po spawarkę. Sukomów mi spawacz. Przyspawałem krzesło do samolotu. Szkoda, że nie było kieszonkowych pasów bezpieczeństwa. Ale chuj tam, poradzę se. Miłoszka nieraz ujeżdżałem, a ma większą parę niż ten samolocik. Chycę się oparcia i nie spadnę. Wiało jak cholera. Dlatego żygać mi się zachciała. Do Egiptu 4 godziny lotu. Liczyłem, że stewardesa mi chociaż dżina z tonikiem przyniesie albo torebkę dostanę. Niestety zżygałem się na siebie. Jebany wiatr. Wylądowałem i od razu wpierdoliłem się na jakiegoś busa do hotelu. Pieron wieka i ten hotel jest, ale jadę. Po dojechaniu na miejsce, ukradłem starszej parce klucze do pokoju. Przebrałem się i ruszyłem na basen dudnić egotyczne drinki i przyglądać się półnagim ludziom. Nasikałem do basenu i poszedłem do baru się napić. What can I do for you? Daj mi piwo, N-Wordzie. What? No piwo. I don't understand. Kurwa, mam piwo. Czego nie czaisz? One be right. Bimber też git. Dawno nie piłem. Nagle spostrzegłem rodzinkę muzułmanów. Patrzyli się na mnie dziwnie. Jebane Ahmedy. Czego oni chcą, pomyślałem. W końcu dostałem to, na co czekałem. Wziąłem łyka, a tu nagle. Myślałem, że mnie chuj strzeli. Ryczy ten Habibi jak pojebany. Co mu modlitwa nie podpasowała, czy kipieron? Wolałem sprawę. Lecz cierpliwość ma swe granice. Łupkasz wreszcie dziursko, ciapaczku. Człowiek w spokoju się napić nie może, bo bachor wydaje dźwięki, choćby go Allah gwałcił. Hamut, hamut, hamut. Co ty pierdolisz? Godej po normalnemu albo wypierdalaj. Hamut, hamut. Gomag adminennom. Gomag adminennoma. Ta też tak sądzę. Dobra, fuck off. Get lost, kurwa, i dajcie mi w spokoju pić. Teraz to mnie wkurwił. Obaliłem i zacząłem okładać muzułmańskie dziecko po pysku. Następnym razem nie ryć jak bawoł, bo tu wrócę i cię skończę. Hamud, hamud, gomag adminennom. A wy co chcecie? Nie potraficie dzieciaka uspokoić, to musiałem ja się tym zająć. Pojebę. Gomag adminennoma, gomag adminennoma, ja Ahmed Hamadi, ja Ahmed Hamadi. Oż kurwa muzułmańska mać. Było blisko. Dobrze, że ten debil się wyjebał, bo mogło być średnio. Excuse me. This is not your room. Rignoju. Wezmę spróbę i spierdalam. Daj mi 5 minut.
Hamut? Jasna dupa, nagle by dziadek. Ojeb zabił niewinnego dziadka. Teraz to dam im popalić. Było blisko. Pierdolę walkę. Jak wlecą we mnie całą grupą kamikadze, to po mnie. Muszę się stąd wydostać i wrócić do Polski. I to jak najszybciej. Hello, mister, can we talk? No, spierdalaj. Hello, mister Frączewski. No, my name is Johnny Sins. You are under arrest for killing Muslims. Brutal kidnapping and terrorism. Co kurwa? Jak to te kurwy Achmedy pierdolone rozpętały tam syf? Ja chciałem się tylko spić i zrzygać się do Morza Czerwonego, bo nigdy tego nie robiłem. A chciałem. Jestem niewinny. No i chuj. Siedzę od 3 dni w areszcie w Hurgadzie i czekam na wyrok. Jutro dowiem się, czy wychodzę, czy zostaję rozstrzelany. Piękny urlopik. Niczego nie żałuję.